Hejka, cześć, dzień dobry, fioletowi kapitaliści, fani picia wody na streamie. Jak się macie? Dzisiaj jest weekend, nie jestem w stanie powiedzieć, który dzień, bo trochę mi się plany posypały, więc zamiast niedzielnej przerwy jest sobotnia przerwa, nieważne. Dzisiaj mam bardzo dużo do zrobienia i zaczniemy od pakowania paczek. To znaczy ja zacznę, a wy będziecie patrzeć, jak pakuję paczki dla zwycięzców giveawaya, o którym trąbiłam od tygodnia. Więc bardzo się cieszę, że mogę przestać. Ale jeszcze bardziej cieszę się, że ta trójka zwycięzców dostanie ode mnie prezenty i ich znajomi i bliscy dostaną od nich prezenty, więc to taki łańcuch dobroczynności, który trochę wziął się stąd, że mam za dużo merchu w domu i chcę się nim podzielić. Znaczy nie, tak naprawdę to wzięło się stąd, że ja chcę, żebyście wy mieli lepiej w życiu jako geeki, fani picia, nie to. Okej, nieważne. Pakuję dzisiaj prezenty, nie będę pokazywać bardzo dokładnie, co tam się w tych paczkach znajduje, żeby była to trochę niespodzianka dla tych, którzy zwyciężyli, ale w dużym skrócie w każdej paczce są puzzle, koszulka, figurka i na pewno piny z Fallouta, które będę jeszcze przez następne 2 lata rozdawać. Na początku miałam taki sprytny plan, żeby właśnie w Pixel Boxy popakować te prezenty, ale okazuje się, że one się tam nie mieszczą, czyli muszę improwizować i na szczęście mam całą rolkę taśmy bąbelkowej, taśmy pakowej czarnej i jeszcze taśmy przezroczystej i bardzo polecam kupić sobie taki zestaw, jeśli wysyłacie paczki, bo warto mieć coś takiego pod ręką i nie musieć martwić się, czy macie karton w odpowiednim rozmiarze. Jak już spakowałam wszystko, to przysiadłam sobie, żeby nadać paczki w InPoście, poszukać adresów wszystkich zwycięzców i spędziłam na kanapie 45 minut przeglądając memy na Instagramie. To jest mocno przyspieszone wideo, nie wiedziałam, że się nagrywa, bo oczywiście zapomniałam go wyłączyć, kiedy przysiadłam na kanapie, ale przy okazji to jest ciekawe, nie zauważyłam tego nigdy wcześniej, no bo jak? Ale jak bardzo się gibię i wiercę siedząc na kanapie i nie robiąc nic. Niby moje ADHD to tylko AD, a nie HD, czyli mam chaos w głowie, a nie niespokojność ruchową, ale jak widać, no nie do końca. Okej, rzeczy spakowane, opisane, bo nie ma mowy, żebym nie pomyliła tych paczek i nadal uważam, że jest jakieś 20% szans, że pomyliłam nawet naklejki, ale trzymajmy kciuki, że tak nie było. Paczki spakowane, wysłane, mam nadzieję, że do odpowiednich odbiorców i moja rola internetowego Mikołaja jest skończona. Yeah. Potem w nagrodę za tak wielki wysiłek poszłam z przyjacielem na pizzkę i wziął ze sobą swoją słonię, patrzycie na nią, Yuki, najśliczniejszy piesek, a do tego uchodźczyni, więc bardzo na czasie, jedna z milionów ukraińskich uchodźczyń, patrzcie jakoś liczna i jak już dobrze zaklimatyzowana. I potem poszliśmy na długi spacer, żeby zimowy piesek mógł się pobawić w zimowym śniegu i powciągać te białe kreski. A potem jak na starego człowieka przystało, wróciłam do domu i układałam puzzle. Mogłabym szydełkować, ale wolę puzzle. Tak jak piałam o nich, bo to są te puzzle z Torgala, o których mówię gdzie się tylko da. Jestem niesamowicie zadowolona, że zostały wypuszczone puzzle z Torgala. Wow, jeden z moich ulubionych komiksów. Ale jak bardzo dałam się oszukać. I'm so bamboozled. To ja nawet nie. Te puzzle to jest idealny przykład tego, jak bardzo jaram się czymś i nie zwracam uwagi na szczegóły, albo raczej skupiam się na samym pomyśle i jak fajnie będzie go wykonywać, a nie na tym, jak trudne będzie faktycznie wykonanie, bo to najtrudniejsze puzzle, jakie do tej pory układałam. Poza tym, że mają 1000 elementów, ale spoko, to jest normalna wielkość dotychczasowych puzzli, jakie układałam na streamie. Może to widzieliście, może nie, ale ja lubię układać puzzle. Jest to bardzo zen, ćwiczy oko i umysł, nieważne. Ale
te puzzle to tak naprawdę jest obraz. I ani razu wcześniej, patrząc na nie, nie przyszło mi do głowy, że ten wzór jest trudny i będę musiała po prostu układać obraz, a nie komiksową, giereczkową grafikę z renderu. Nie, to jest obraz i taki mocno impresjonistyczny, bo w niektórych momentach to są po prostu luźne pociągnięcia pędzla, które może mają sugerować, że tam jest twarz, a może niekoniecznie, może to jest światłocień, a może niekoniecznie. Miałam plan, żeby ułożyć je w ciągu 2 streamów, co zazwyczaj znaczy 4 i 4 plus jeszcze jakieś 5 godzin poza streamem, więc powiedziałabym, że średnio 15 godzin to jest czas, w którym mogę ułożyć puzzle tej wielkości. Natomiast tutaj podzieliłam je sobie na dwie połówki, po to, żebym wizualnie przynajmniej miała jakąś satysfakcję, że udało mi się ułożyć chociaż pół. Bo jedna połówka jest łatwiejsza, ma więcej kontrastu i więcej rzeczy, które są bardziej rozpoznawalne, a druga to ciemność i minimalne highlighty. Męczę się z tymi puzzlami 4 dzień. Może po prostu muszę przestać myśleć o nich zadaniowo i usiąść i cieszyć się tym odpoczynkiem, jaki niby powiedziałam, że robią. No nieważne. W każdym razie tak minął kolejny dzień vlogmasu i nie patrzcie na datę, bo wyobraźcie sobie, że to akurat to jest dzisiaj. To jest totalnie dzisiejszy dzień. Do zobaczenia.